anarchista dla mnie to jest metafora pracy zdalnej. Mamy osobę, która jest oddalona od najważniejszego punktu w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Zawsze chciałem zrobić grę historyczną i wyjazd na Hakie był doskonałą ku temu okazją, bo jedno z zadań dotyczyło właśnie zrobienia gry historycznej. Tylko że nie miałem żadnej drużyny. Napisałem ogłoszenie, że szukam kogoś do drużyny, bardzo chcę zrobić grę historyczną. No i znalazłem chłopaków, którzy byli chętni zrobić grę, ale nie mieli żadnego pomysłu. Ja przyjechałem z gotowym pomysłem i z ciekawą, myślę, ideą historyczną. Mianowicie dość mało znany epizod wojny polsko-bolszewickiej, która też jest trochę mało znana, mi się wydaje, obecnie. Na tej wojnie dużą rolę odegrali telegrafiści oraz specy od szyfrów, którym udało się zakłócić niemal w całości rosyjską komunikację na pewien czas, co pozwoliło wygrać wojnę, która mogła być nie do wygrania. Chciałem bardzo rozpowszechnić ten temat i zrobienie tej gry było dostałem do tego okazję. Na początku mieliśmy nieco inny styl gry. Mieliśmy mechanikę wraz z mapą, gdzie kierowaliśmy sygnał radiostacji. Był to bardziej strategiczny element, ale zdecydowaliśmy się podejść do gry nieco bardziej przystępnie. Nasz projekt spodobał nam się na tyle, ale spodobał się też jury, bo graliśmy miejsce na pewno. Uznaliśmy, że warto jest go rozwinąć. Mieliśmy wiele pomysłów, jak go rozwijać. Czy to zrobić grę mobilną, czy na Steama, czy jako eksponaty do muzeum. Z jednej strony mamy część rytmiczną, która kompletnie odbiega od drugiego aspektu narracyjno-historycznego. Faza prototypowania trwała bardzo długo. Musieliśmy obmyślić, w jaki sposób przystępnie przedstawić to graczowi, który znalazł się w tak ciekawej perspektywie. Paradoksalnie problemem było za dużo dobrych pomysłów, dlatego że musieliśmy jednak wybrać jeden, co poskutkowało tym, że musieliśmy się długo naradzać. Ciężko to było zbalansować, żeby oba te fundamenty połączyć ze sobą. Weźmy pod uwagę to, że nie robimy gry, gdzie biegasz z karabinem, tylko przyjmujesz perspektywę kogoś, kto nie był wcześniej w żadnej grze wideo, z tego co się orientuję. Uważam, że dla gry historycznej bardzo ważne jest wierność wydarzeniom historycznym, ale też umiejętność ujęcia tych wydarzeń w pewien ciekawy plot, zbieg wydarzeń, oprawiony w ładną grafikę, w przystępną formę, która będzie porywająca i nie będzie jak książka do historii. Telegrafista nie porusza gracza do rytmu. Telegrafista porusza gracza do łez. Moim celem osobistym w tym projekcie jest to, żeby odbiorca poczuł się oczarowany tą historią, którą chcę przedstawić i zainteresował się głębiej historią Polski, bo jest o wiele więcej takich historii. Nazwisko? Wójcik Józef. Przydział telegrafista. Jak to bywa w firmach indie, wszyscy zajmujemy się wszystkim po trochu. Co prawda ja nie programuję, to zrobię stronę HTML. Ja zajmuję się, to chyba wszyscy tak powiedzieli, wieloma rzeczami. Głównie kodowaniem i wymyślaniem pomysłu na grę, uzgadnianiem tego, żeby to wszystko się kleiło ze strony historycznej, strony gameplayowej. I dla nas, żeby nam się to podobało, jak to wygląda. Później przyszedłem do, nazwałem to faza produkcyjna, w której jednak usiadłem z tabletem i zacząłem malować grafiki, różne grafiki koncepcyjne. Na pewno gra na Jamie była skupiona wokół jednej prostej mechaniki, czyli klikania w telegraf. Teraz mamy dość dużą otoczkę artystyczną, muzyczną, fabularną i nie jest to jednoelementowa gra, taka jaka była na Game Jamie, bo wiadomo, w 24 godziny nie da się zrobić zbyt wiele. Na początku produkcji po Game Jamie większość zasobów poświęciliśmy na tworzenie edytora poziomów oraz różnych narzędzi deweloperskich, żeby później nam się dobrze pracowało i żeby wszystko szło szybciej. Na ten moment nie widać dużo wizualnych efektów w telegrafiście, ponieważ dużą część czasu poświęciliśmy na rzeczy, które nie widzisz jako przeciętny gracz. Staraliśmy się skupiać na narzędziach dla moderów, które pomogą im stworzyć własne kampanie do telegrafisty. Chcemy zaangażować społeczność poprzez możliwość tworzenia swoich poziomów historycznych z własną muzyką, upubliczniając edytor poziomów i integrując Steam Workshop. Na początku mieliśmy dwa warianty, bo mieliśmy kartkę i tasiemkę. Tasiemka była bardzo w stylu Guitar Hero. Nie każdemu z nas się to podobało, ale zdecydowaliśmy oddać też trochę wolę testerom w czasie naszych testów alfa, w których wyszło, że kartka jest lepszym wariantem i zdecydowaliśmy się tym podążyć dalej. Hipotezja z małym studiem, w tym momencie jest nas sześciu.
i taka gra jak Telegrafista jest dla nas spełnieniem marzeń. Ja po prostu bardzo lubię polski romantyzm. Jestem wielkim fanatykiem Mickiewicza i cały ten duch konradowski, ten duch patriotyczny będzie w tej grze, bo uwielbiam te realia. Telegrafista jest jak najlepsza kołysanka wieczorem, ciepła owsianka z rana, czy szybki zjazd na nartach. Gdybym był pozytywistą, powiedziałbym, że jest to gra spełniająca ideę pracy u podstaw, czy w ogóle emancypacji ludzi nie znających historii. Dlatego Telegrafista 1920 to nie gra, a doświadczenie. Najważniejsze pytanie, które się pojawiło z publiczności, jaką metodą wybieramy metodę głosowania? My wybraliśmy oczywiście klikanie w telegraf, to znaczy kropka za, kreska przeciw, lub odwrotnie. Dla fanów telegrafu istnieje specjalny serwer Discord Telegrafist 1920 Bits of War.